tym roku przeżywamy 29. edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudium Mater w Częstochowie. Częstochowa to miejsce szczególne, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To miejsce szczególne, gdzie od ponad 600 lat przebywają pielgrzymi z kraju i zagranicy. To właśnie w XVI wieku powstała w klasztorze jasnogórskim kapela jasnogórska, która była jedynym miejscem edukacji muzycznej w Częstochowie, a jednocześnie ośrodkiem promocji kultury. W Częstochowie działa wiele instytucji kulturalnych z Filharmonią Częstochowską, z Ośrodkiem Promocji Kultury Gaudium Mater w Częstochowie. Jest ośrodek bardzo zasłużony, bo już organizuje 29. edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudium Mater, który został powołany do istnienia dzięki ogromnemu zaangażowaniu świętej pamięci pana Krzysztofa Pośpiecha. Jasnogóra jest miejscem szczególnym i te wydarzenia festiwalowe, na które bardzo serdecznie zapraszamy, są wydarzeniami, które mogą również wznosić nasze serca ku Bogu, który jest źródłem wszelkiego piękna i dobra. W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich, którzy przybędą do Częstochowy na dwa wernisaże, które odbędą się w Ośrodku Promocji Kultury Gaudium Mater. Pierwszy będzie wernisaż wystawy ikon Jadwigi Marii Kowalskiej oraz wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Burdy. Te wernisaże będą otwarte 4 maja, w sobotę. 5 maja zapraszamy na koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Maniuszki, znakomitego polskiego kompozytora. I koncert odbędzie się o godzinie 16 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Tego samego dnia o godzinie 19 zapraszamy na uroczystą przeświętą Bazylice Jasnogórskiej, podczas której śpiew poprowadzi znakomita schola gregoriańska, schola kardynalis Stefanii Wyszyński pod batutą Michała Sławeckiego. Usłyszymy chorał ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich, a po przeświętej koncert oficjum na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zbiory jasnogórskie, średniowieczne, bardzo mocno związane z tym miejscem, uświęcające serca pielgrzymów, którzy tu przebywają. Zapraszamy bardzo również serdecznie na koncert finałowy, który odbędzie się 6 maja, w poniedziałek, w Filharmonii Częstochowskiej, a usłyszymy dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego, Trzecia Symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych, opus 36, oraz znakomite dzieło Wojciecha Kilara, Angelus, który powstał tutaj na Jasnej Górze w wyniku wspaniałej modlitwy wielkiego kompozytora, który wsłuchując się rozważania i modlitwy pielgrzymów podczas modlitwy różańcowej stworzył to wielkie dzieło, które również znajduje się w zbiorach jasnogórskich. Wykonawcami tego znakomitego koncertu będą Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Janusz Siadlak, przygotowanie chóru, Iwona Hossa, sopran, Adam Klocek, dyrygent. Słowo wstępne poprowadzi pani Regina Kowaszewska. Organizatorem festiwalu jest Ośrodek Promocji Kultury Gaudium Mater, któremu przewodniczy pan dyrektor Robert Jasiak. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych festiwalowych wydarzeniach.